my już powoli przenosimy się do naszej kuchni. Bo mówiliśmy o tortach, także kuchnia. Dzień dobry, witamy kucharzy w naszej kuchni. Drodzy panowie, co dzisiaj przygotujemy? Przede wszystkim witam serdecznie, jestem Łukasz Socha, obok mnie Mateusz Lang. Jestem szefem kuchni restauracji Mlekiem i Miodem oraz cateringu dietetycznego Fit for You. Dzisiaj przygotowaliśmy w zasadzie dość sporo rzeczy. Pokażemy. Czyli teraz będzie tylko gotowanie? Teraz będzie, przygotowaliśmy sobie składniki, z których będziemy dzisiaj chcieli pokazać, że w krótkim czasie możemy przygotować bardzo fajne, kompletne dania. Mhm. Przygotujemy dzisiaj hamburgera wołowego z mielonego antrykotu polskiego. Dodamy tam dynię, będzie sos miodowy aioli. Przygotujemy również perliczkę zagrodową, zaserwujemy ją z pire truflowym, zaserwujemy ją również z borowikiem mikołajkowym. Zrobimy do tego sos grzybowy. Są zioła, są grzybki. Bardzo dużo używamy ziół w naszej kuchni, dlatego one są, będą tutaj też dzisiaj widocznie się przebijały. Jest tymianek, jest rozmaryn. Mamy trzy rodzaje marchewki, zaserwujemy ją dzisiaj. To jest też marchewka? Tak jest. Marchewka fioletowa, złota. Ona jest bogata w smak. Lubimy się bawić kolorami, chcemy, żeby nasze talerze zawsze wyglądały bardzo świeżo, żeby cieszyły oko. Najpierw. Właśnie to jest tak, że jemy oczami też? Pewnie, że tak. No, nie miałaś nigdy, Klaudia, takiej sytuacji, że żołądek już mówił ci stop, a oczy jednak chciały coś zjeść. Miałam. Ja bardzo często mam takie sytuacje, gdy widzę właśnie kuchnię i to, co nasi kucharze przyrządzają, że oczy chcą, ale żołądek mój mówi dosyć. No właśnie, ale panowie tutaj zrobią piękne, kolorowe dania. Od czego będziemy zaczynać? Już teraz, na chwilę obecną, Mateusz przygotowuje bułkę maślano-pistacjową. Mhm. W której będzie znajdował się hamburger wołowy. I może na tym zakończmy, nie zdradzajmy, resztę dowiecie się Pewnie. Państwo już w kolejnych wejściach do naszej kuchni będziemy wracać. A już teraz znajdujemy się w naszej kuchni, a dzisiaj dla nas i dla państwa gotują Mateusz Lang i Łukasz Socha. Dzień dobry ponownie. Co już udało Serdecznie się zrobić? Witam. Wszystko jest zgodnie z planem. Z pieca właśnie wyszedł batat, który skądinąd znajdzie się w cieście dzisiaj. Do pieca zaraz wędruje dynia, która znajdzie się w naszym hamburgerze. No ta nieodłączna jesienna dynia. Ja jestem wielkim fanem dyni. Ja w ogóle jestem fanem... A dlaczego? Jakie ma wartości dynia? Dużo magnezu. Generalnie uważam, że to, co jest teraz aktualnie dostępne, jest dla nas najlepsze. Mhm. Nasze menu, które dzisiaj napisaliśmy specjalnie dla państwa, też opiera się na tych produktach, dlatego że organizm potrzebuje. Gorzka czekolada trochę nam poprawi humor. Mhm. Właśnie moją uwagę przykuła ta gorzka czekolada. Pan wspomniał, że będzie ona połączona z batatem. Z batatem. I dodam jeszcze, że mamy już teraz przygotowaną śliwkę, którą wcześniej ugotowaliśmy w winie grzanym. Mm-hmm. To trio spowoduje uśmiech na każdej, nawet najbardziej ponurej minie i to gwarantuje. Więc tak jak mówię, dynia zaraz wędruje do pieca. Tutaj mamy, Mateusz właśnie skończył w zasadzie teraz to ciasto na naszą bułkę maślano-pistacjową. Ona będzie się super otwierała. Tam zrobiliśmy... Czyli wy tę bułkę będziecie piec, tak? Oczywiście, dopiero. Jak najbardziej. Czyli wszystko wyrób własny. Jaki widzę. Jest podstawowy błąd, jaki popełniamy przy drożdżach, przy robieniu ciasta z drożdży? Ponieważ wiadomo, bardzo często nie wychodzi nam ono w domu. Co takiego najczęściej złego robimy? Nie mam pojęcia, dlatego że tego błędu nie popełniam, więc ciężko jest mi powiedzieć. Bardzo ważny jest ten piąty element gotowania, ta delikatność. Nie chcemy rozbić ciasta. Jeżeli mieszamy ciasto z drożdżami, zawsze róbmy to w jednym kierunku. Pamiętajmy o tym, że ono musi być napowietrzone. Mhm. Zostawmy je potem na te parę minut, godzinę ewentualnie, zgodnie z przepisem.
bądźmy cierpliwi. Mhm. To wszystko musi urosnąć. To ciasto teraz za chwilę powędruje w drugim kierunku, ono sobie poleży. Nim je wyformujemy, ono sobie poleży. Poddycha, drosze zaczną działać. To wszystko się potwiera, więc no, nim trafi do pieca nasze pieczywo, cierpliwości. Cierpliwość przy drożdżach niezbędna, podobnie jak przy jajecznicy. Dokładnie, do panów jeszcze będziemy wracać. Zapraszam. Bardzo dziękujemy. Ja tylko przypomnę, że gotują dla nas Mateusz Lang i Łukasz Socha, a już teraz przechodzimy do naszej strefy fitness. My już teraz przejdziemy do tego, co gotują nasi kucharze, bo zapachy dobiegają naprawdę olśniewające. No przynajmniej tutaj nas pobudziły i poziom endorfin, Klaudia, prawda, wzrósł nam. Czuć szczególnie, to. Że tutaj czekolada, więc tak, te endorfiny szczególnie się udzielają. Co tutaj pan miesza w tym miejscu? Obiecałem, że poziom endorfin będzie podniesiony i starałem się wywiązać z danego słowa. Tutaj kończymy pomalutku nasze ciasto, upieczony batat w miodzie, śliwka ugotowana w winie grzanym, goździki, anysz, odrobina kardamonu, różne spajsy. To wykończymy zaraz. A co tutaj pan teraz dodaje? Odrobinaczka mąka kokosowa. Aha. Staramy się robić te ciasto dzisiaj bardzo lekkie, nie używamy mąki pszennej, jest bezglutenowe, jest bez skrobi. Świetna propozycja na jesienne dni. A chciałem nawiązać do tego glutenu, o którym pan powiedział, tak? Bo o tym glutenie bardzo dużo się słyszy. Jedni mówią, że ten gluten nie szkodzi, inni mówią, że jednak lepiej dać sobie z nim spokój i jeżeli nie musimy go jeść, to lepiej nie spożywajmy dań z glutenem. Jest tak, że jestem szefem kuchni. Ja nie mogę sobie pozwolić na eliminowanie ze swojej diety takich składników jak gluten, takich składników jak pszenica. Dodam, jestem wielkim fanem. Pamiętam chleb, który piekła moja babcia. Mhm. Ten zapach zostanie w mojej głowie najprawdopodobniej do końca życia. Rozumiem alergię, wykluczam je, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast ja osobiście przepadam za chlebem z pszenicy. Robimy sos grzybowy, kończymy. Za chwilę zajmujemy się naszym borowikiem i zaczynamy smażyć od strony skóry perliczkę. Ale jak jesteście u mnie i mnie zagadujecie, to, bo ja widziałem, że tutaj wzrok biegnie w tym kierunku. No właśnie, mały test w takim bądź razie. Dobrze, teraz test, co to jest? Co to jest? Ja sobie też wezmę. Tak, z wyglądu to mi przypomina, że to chyba jakiś grzyb, ale mogę się mylić. Okej, posmakujmy. No, ja powiem, jak co smakuje. Smakuje jak ziemniak. Jak, dla mnie przynajmniej. Według mnie smakuje jak ziemniak, ale ziemniak to nie jest, ponieważ nie przypomina ziemniaka. Kacper, teraz ty. Nie, no mi to ze smaku zdecydowanie nie przypomina ziemniaka. Nie? Nie. Raczej nie. A raczej bym tutaj szedł jakoś w stronę, powiedzmy, jakichś, nie wiem, płatków kukurydzianych, coś takiego. Więc ja się będę skłaniał bardziej do... Ziemniakowi. Ziemniakowi, dlatego że tak, jest to chips. Więc bardzo blisko do ziemniaka, natomiast my dzisiaj tego chipsa znowu zrobiliśmy zdrowego. Użyliśmy złotej marchewki, która de facto jest tutaj. Marcheweczka, proszę bardzo. Została wysuszona, bez żadnego ingerencji tłuszczu. Ona dzisiaj do naszej perliczki zadziała absolutnie rewelacyjnie. I na ona... tym na razie zakończmy. Zdrowe chipsy, a jak zdrowe chipsy, no to fitness. No to fitness. Taki... I rozciąga. A my już teraz jesteśmy w naszej kuchni. No po raz ostatni niestety, ale już mamy efekty pracy naszych kucharzy. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj dla nas gotowali Mateusz Lang i Łukasz Socha. Panowie, co zrobiliście? Co tutaj mamy? W Echo 24 kraina mlekiem i miodem płynąca. I dzisiaj nawet dosłownie. Tak. Skończyliśmy właśnie danie główne. Perliczka, sos grzybowy, jarmuż, pire truflowe, polska jarzębina w postaci musu, sos aioli, tak jak obiecałem, znajduje się tutaj zblanszowana fioletowa marchewka. Wykończamy teraz ostatnie dosłownie położenie marcheweczka. Ona będzie nam pięknie chrupała. Tak się prezentuje nasza perliczka. Wspaniały burger z dynią, serem gorgonzola, na liściach rukoli, z grillowaną cukinią. Zrobiliśmy to wszystko... tak naprawdę od samego początku dzisiaj u Państwa w studio. No i wykończamy ciasto tak na naprawdę. Na słodko. Ciasto jest skończone.
było w piecu 30 minut, przygotowanie trwa 30 minut. Ja naprawdę serdecznie polecam, by bawić się w domu gotowaniem. Ale powiedzmy jeszcze o tych bułeczkach. Które już widać, tak się zarumieniły pięknie, prawda? Pięknie się zarumieniły. Czy też powstawały na naszych oczach niemalże? Nie niemalże, tylko powstawały. I to jest ta bułka, tak? Tak jest. Bułeczki na śniadanie smakowicie. Idealne. Ale fajnie tak sobie na śniadanie samemu, prawda, bułkę upiec, prawda? Tak, nic prostszego. Wydaje mi się, że dzisiaj udowodniliśmy, że jeżeli się chce, to jak najbardziej można to zrobić w zaciszu własnego domu. Mąka, zwykła maślanka akurat w tym przypadku. Wiemy, że bardzo jeszcze wiele by pan mógł nam opowiedzieć, ale niestety już musimy kończyć. Bardzo panom pięknie dziękujemy. A gotowali dzisiaj dla nas pan Łukasz Socha i Mateusz Lang. Bardzo panom pięknie dziękujemy. No i poranek Echo 24, pora niestety kończyć. Bardzo państwu dziękujemy za ostatnie 2 godziny spędzone z nami. Dziękujemy państwu i życzymy miłego, sympatycznego dnia i zapraszamy na informacje Echo 24 o godzinie 18. Mam nadzieję, że dzisiaj udowodniliśmy, że potrzeba matką wynalazków i jeżeli państwo macie jakieś potrzeby i pomysły, to je po prostu realizujcie. A dzisiaj już do widzenia państwu mówią Klaudia Nawrocka i Kacper Kowalczyk. Do zobaczenia.